Dobry wieczór Państwu. Chciałem serdecznie podziękować organizatorom tej strefy Psyche za organizację, za przygotowanie. Jest ona na najwyższym poziomie. A danych biograficznych, które Pani przedstawiła, już dawno nie słyszałem, żeby były tak szczegółowe i dokładne. Proszę Państwa, przyjechałem do Państwa z bratniej uczelni, bo przyjechałem ze SWPS-u w Katowicach. Tego mi najbardziej brakowało, bo mocno utożsamiam się z tą uczelnią. Jest ona dla mnie bliska mojemu sercu. Dlatego wszystko, co jest możliwe w Katowicach, otwarliśmy 2 lata temu Wydział Psychokryminalistyki. Wszystko, co jest w mojej mocy i na ile mam tylko sił, staram się przekazywać tą wiedzę, którą sam uzyskałem i doświadczenia w czasie zajęć ze studentami. Miło mi gościć u naszej bliźniaczej siostry, można powiedzieć, za Miedzą, bo najbliżej Katowic we Wrocławiu. Witam Państwa serdecznie. Widać, że zainteresowanie zabójstwami wysokie. Nie wiem, czy ciekawość, czy tendencje poznawcze, a chciałem w szczególności na dzisiejszym spotkaniu powitać moich serdecznych przyjaciół, rdzennych wrocławiaków, którzy od lat tutaj się zakorzenili i których znajomość i bliską przyjaźń odczuwam ciągle i cenię sobie ją. Chciałem przywitać panią Małgosię i pana Marka, w szczególności Krajewskich. Znany, proszę Państwa, człowiek we Wrocławiu. Rozsławia Wrocław, bowiem nie znam drugiego autora, który by napisał tyle kryminałów umiejscowionych we Wrocławiu. To na pewno. Proszę Państwa, mój wykład będzie troszkę prawny, troszkę psychologiczny, troszkę kryminalistyczny, bowiem zagadnienie, którym się będziemy zajmować, jest zagadnieniem właśnie u styku tych wszystkich dziedzin nauki, które przed momentem wymieniłem. Oczywiście sam stan silnego wzburzenia jest konstruktem prawnym. Na gruncie psychologii, przeglądając słowniki, nie znajdziecie takiego sformułowania, ponieważ jest to sformułowanie stricte prawne. W psychologii, określając to zjawisko, używamy terminu afekt. I ten afekt na pewno wszystkim jest bliższy. Prawnicy posługują się tą terminologią, choćby i z tego względu, żeby pewne kwestie, które są zjawiskiem wpisanym w pejzaż działania człowieka, określać w sposób prawny. Oczywiście drugim członem dzisiejszego spotkania będzie odpowiedzialność karna, bowiem kto popełni jakiekolwiek przestępstwo, zwłaszcza przeciwko życiu i zdrowiu, musi się liczyć z odpowiedzialnością karną. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli będą pytania, proszę je zanotować. Taka jest formuła tutaj u Państwa. W Katowicach przyjąłem formułę, że od razu odpowiadam na pytania, bo później brakuje na przykład motywacji albo paraliżuje przedtem wstyd czy strach i później tych pytań jest dużo, dużo mniej. Oczywiście, proszę Państwa, oj, coś mi tu nie działa jednak. Oczywiście, zaczynając swoje wystąpienie, muszę zdecydowanie zacząć od definicji prawnej, bowiem będziemy się koncentrować tutaj na odpowiedzialności. I oczywiście wszyscy znają artykuł 148. Tak, dla informacji, przeglądając wszystkie kodeksy, które ukazały się w Polsce od czasu międzywojennego, od 1932 roku do chwili obecnej, co jest niewątpliwie ciekawostką, przepis ten znajduje się dokładnie w tym samym miejscu. Czyli w 1932 roku był ten przepis umiejscowiony na pozycji 148, później w 69 i później po kolejnych zmianach w 97 również zajmuje tą samą pozycję. Oczywiście został on rozbudowany, bo jak Państwo widzicie, paragraf drugi, wypracowało życie. To są te szczególnie drastyczne zabójstwa, gdzie ta odpowiedzialność karna oczywiście wzrasta, bo możemy mówić przy takim zjawisku, jakim jest zabójstwo, o
zmniejszaniu bowiem lub zwiększaniu odpowiedzialności karnej. Czyli będziemy mówić sobie o typie kwalifikowanym i typie uprzywilejowanym. Dwa typy są zawarte w tym samym artykule. Czyli tam, gdzie mamy do czynienia z działaniami okrutnymi, gdzie do zabójstwa dochodzi w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, gdzie mamy do czynienia z drastycznymi formami działania zagrażającymi życiu wielu jednostek, wtedy będziemy mieć do czynienia właśnie z tym typem kwalifikowanym. I oczywiście tutaj w artykule trzecim ustawodawca wskazał na kwestie związane z tym, że mamy do czynienia również z tak zwanymi zabójstwami wielokrotnymi. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o klasyfikacjach, które funkcjonują na świecie i potraficie wskazać elementy różnicujące zabójstwo pojedyncze od wielokrotnego, zabójstwo szaleńcze od pojedynczego, wielokrotnego. Czy macie taką wiedzę? Może ktoś się podzieli, jeśli ma takie informacje. Oczywiście, proszę Państwa, do zabójstwa wielokrotnego dochodzi w podobnym czasie i mamy do czynienia wtedy z więcej niż z jedną ofiarą. Znane są przypadki. Nie będę tutaj się zagłębiał w kwestie tak zwanych samobójstw rozszerzonych, gdzie sprawca najpierw zabija całą rodzinę, choćby niedawny przykład przez media komentowany, a następnie siebie. Ale będę się skupiał w szczególności na tych kwestiach, które stały się zabójstwami. Oczywiście, proszę Państwa, mówiąc już o samobójstwie rozszerzonym, od razu chcę powiedzieć o takiej dość istotnej prawidłowości, która mi się udało zaobserwować. Opiniuję na co dzień, tych opinii wydaje dość dużo dla wymiaru sprawiedliwości. Co jest, proszę Państwa, ciekawe w zabójstwach, w samobójstwach rozszerzonych, to kwestia różnicy płci. Otóż na 20 przykładach, wczoraj miałem taki wykład w Krakowie na konferencję, udało się uzyskać taką informację. Oczywiście to jest zbyt mała populacja, żeby ją rozszerzać na całą ludzkość, w ogóle na kwestie związane z funkcjonowaniem rodzin w Polsce. Ale zazwyczaj jest tak, że jeśli kobieta dokonuje samobójstwa rozszerzonego, to zabija dzieci, nie zabija swojego męża czy partnera. Natomiast odwrotna sytuacja jest, jeśli mamy z takim zabójstwem, które podejmuje mężczyzna. On zabija po pierwsze kobietę, później dzieci, a na końcu samego siebie. To jest dosyć istotna informacja. Zaryzykowałem nawet takie stwierdzenie, że jednak mężczyzna ma inne poczucie własności niż kobieta, prawda? W tą własność włącza żonę, natomiast żona niestety tego nie robi. To myślę, że ma duże zakorzenienie w kwestiach płciowych. I oczywiście, proszę Państwa, jeśli mówimy o zabójstwach wielokrotnych, ginie w nich więcej niż jedna osoba. Czasami dwie, czasami trzy osoby. Miałem okazję profilować w takiej sprawie zabójstwa w Katowicach, gdzie zginął ojciec, matka i niepełnosprawny syn. Sprawca tego zabójstwa został już osądzony i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Oczywiście, proszę Państwa, kolejna różnica jest między zabójstwem pojedynczym a zabójstwem wielokrotnym. I między zabójstwem tak zwanym seryjnym. Seryjne zabójstwa fascynują. Osoby nawet, powiem Państwu, ku mojemu zdziwieniu, w jednym z takich popularnych periodyków ukazała się top lista 10 największych zabójców seryjnych w świecie. Nie wiem, co autor miał na myśli, publikując takie kwestie, bo to w mojej ocenie nie jest powód do sławy, że zabił tam ponad 100 osób i przez to stał się sławny. Proszę Państwa, między zabójstwem wielokrotnym a seryjnym różnica jest między innymi taka,
że do, tutaj dochodzi do zabicia trzech osób w jednym miejscu i czasie. Natomiast u sprawców seryjnych występuje tak zwany okres wygaszania, czyli dokonują kolejno zabójstw w różnych miejscach i w różnym czasie. Oczywiście trwają spory na gruncie psychologii profilowania, na gruncie w ogóle profilowania jako nauki. Kiedyż to mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, a kiedy mamy do czynienia z zabójcą, który nie jest seryjnym. I oczywiście najwięcej definicji, które się pojawia Geberta, Capsona, Douglasa, to definicje, które wskazują, że taki sprawca musi zabić 3 osoby, żeby zostać uznanym za zabójcę seryjnego. Ja w tej mierze jestem zwolennikiem poglądów Roberta Resslera, który stwierdził, dlaczego nie mówić o seryjnym zabójcy, jeśli mamy do czynienia z 2 ofiarami. To mamy czekać, aż zabije tą trzecią, żeby go uznać za seryjnego. Te działania, które pozwalają na przerwanie tego łańcucha związanego z zabijaniem, w mojej ocenie są podstawową, myślę, nie tylko w mojej ocenie, są podstawową kwestią i podstawowym oczekiwaniem społecznym. Ale przejdźmy do artykułu 148, paragraf 4, gdzie mamy określony temat dzisiejszego naszego spotkania. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia? Kolejny człon bardzo istotny, usprawiedliwionego okolicznościami. I dalej ustawodawca wskazuje sankcje. Sankcja, jak widzicie, w stosunku do poprzednich zapisów jest dużo, dużo mniejsza, bo zaczyna się dolna ich granica od roku, a kończy się na 10 lat. Czyli organ, który kwalifikuje to zdarzenie jako zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia, nie może wymierzyć większej kary. Co to powoduje? Otóż proszę Państwa, analizując zabójstwa w Polsce, trzeba sobie jasno powiedzieć, że prawie 80% tych zabójstw, 77% to są moje obliczenia statystyczne z roku 2012, to zabójstwa, gdzie wiodącym motywem był motyw emocjonalny. I utarł się obecnie taki schemat, zwłaszcza w postępowaniu obrony, że właściwie każde zabójstwo, które dokonało się w warunkach domowych, czyli na tle nieporozumienia rodzinnego, to zabójstwo, któremu można przypisać stan silnego wzburzenia. Nawet niektórzy od razu, jeszcze w trakcie postępowania przygotowawczego, mecenasi składają wnioski, że oto mieliśmy do czynienia z stanem silnego wzburzenia. Jak się, proszę Państwa, okaże za moment, nie jest to zgodne z rzeczywistością i dalekie od rzeczywistości. Bo w tej sytuacji mielibyśmy samych praktycznie uprzywilejowanych zabójców. Bowiem jeśli chodzi o kwestię stanu silnego wzburzenia, to organ procesowy zasięga tutaj zawsze opinii biegłych, ponieważ sam w tej kwestii nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności specjalnej, zasięga porady eksperta biegłego. I oczywiście, proszę Państwa, o ile są tu na sali osoby studiujące prawo, zdają sobie sprawę, że artykuł 32 mówiący o niepoczytalności bądź o tej poczytalności ograniczonej jest domeną psychiatrów, ponieważ ustawodawca wymienił w tym artykule, że przepraszam, w kodeksie postępowania karnego, że zespół, który orzeka o tych kwestiach, składa się z 2 psychiatrów i nowelizacja przepisu znowu pominęła osobę psychologa. I mamy z tym poważny problem, ponieważ psychiatria nie dysponuje wystandaryzowanymi narzędziami, które by mogły pozwolić dokonać takiego skrupulatnego pomiaru, na ile klient nie był w stanie rozpoznać znaczenia czynu i pokierować swoim postępowaniem. Dlatego też zawsze sięga się po psychologa, ale poprzez zespół psychiatrów. To oni decydują o tym i oni starają się po otrzymaniu
postanowienia o powołaniu biegłego włączyć do tego zespołu psychologa, wnioskując o to, żeby się tak stało. Inną sytuację mamy w artykule 148, paragraf 4, bowiem stan silnego wzburzenia jest domeną psychologii. I tam jasno, jak doktryna i praktyka wskazuje, tymi kwestiami zajmuje się psycholog, a może się posiłkować również pomocą, opinią psychiatrów. Dlatego też, proszę Państwa, jest to bardzo istotna kwestia i można łatwo z tych treści, które przed momentem wskazałem, odczytać, że na osobie, która formułuje taką opinię, ciąży bardzo wysoka odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność wiąże się z losem człowieka, bo zupełnie inaczej wygląda postępowanie, jeśli mamy do czynienia ze sprawcą zabójstwa, który sąd przypisuje mu to sprawstwo właśnie w stanie silnego wzburzenia, a inaczej, gdy sąd tego elementu nie bierze pod uwagę, nie mając stosownych dowodów na to, że tak przebiega. Oczywiście najwyższym biegłem jest sąd. To on rozstrzyga, czy ta opinia, która mu zostaje dostarczona, spełnia wszelkiego rodzaju standardy i warunki. A muszę Państwu powiedzieć, ci, którzy zamierzają pójść w stronę psychologii sądowej, muszą o tym wiedzieć, że zmiany w noweli kodeksu postępowania karnego, te zmiany spowodują to, że te opinie będą bardzo rzetelnie weryfikowane, bo oto na podstawie tej noweli ustawodawca dopuścił wydawanie tak zwanych opinii prywatnych. To prywatne to jest tak w cudzysłowiu, bo oczywiście one nie są prywatne, ale strona, każda ze stron może w tym postępowaniu składać wniosek o właśnie tego typu dowód z opinii przeciwstawnej. Dlatego oczywiście powstał wielki szum, bo jeszcze właściwie nie mamy w Polsce żadnej osądzonej sprawy tego wyższego kalibru według nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Ale myślę, że z czasem środowisko biegłych psychologów doświadczy tych kwestii, że te opinie będą szczegółowo badane i że to, myślę, wpłynie na jakość wydawanych opinii. Oczywiście, proszę Państwa, dwa elementy mamy w tej definicji, która została przed momentem przedstawiona. Z jednej strony ten element podmiotowy, czyli afekt fizjologiczny przez prawników nazwany stanem silnego wzburzenia. A z drugiej kwestii ten element przedmiotowy, czyli wszelkiego rodzaju okoliczności, które towarzyszyły danemu inkryminowanemu zdarzeniu. Oczywiście, proszę Państwa, kwestie związane z tymi elementami nie bez kozery są obarczone pewnymi treściami wynikającymi z moralności, z obyczajowości. Sąd jest najwyższym biegłym i to sąd przeprowadza te dowody i jeśli uzna, że taka okoliczność jest istotna, wtedy tego biegłego powołuje. Oczywiście, proszę Państwa, sąd nie dysponuje wszelkimi informacjami, a zwłaszcza kwestiami związanymi z posiadaniem umiejętności specjalnych, wobec czego stara się te wiadomości uzyskać od osoby biegłego. Oczywiście, proszę Państwa, kwestia związana z wiedzą sądu, czyli wszystkie te sprawy, o których teraz mówimy, mają swoją właściwość, bo są rozpatrywane tylko przez sąd okręgowy z uwagi na charakter tego postępowania, więc można domniemywać, że faktycznie mamy tam osoby, które posiadają bardzo wysoką wiedzę prawniczą, jak i doświadczenie życiowe, czego, proszę Państwa, przez wiele lat nie można było doświadczać w sądach rejonowych,
choćby i takie kwestie, gdzie młoda adeptka prawa, która wykonywała to prawo, sędzina 25 lat i ma sprawę o pedofilię i przepis jasno mówi, że orzeka w oparciu o wiedzę i doświadczenie życiowe. Tak się czasami zastanawiałem, jakie doświadczenie życiowe, prawda? Obecnie zmieniło się to, ponieważ no, ten okres aplikowania do zawodu, do uprawiania zawodu sędziego znacznie się wydłużył. Oczywiście muszą istnieć pewnego rodzaju okoliczności faktyczne, żeby można było mówić o stanie silnego wzburzenia. I proszę Państwa, jak wskazują statystyki, najczęściej do zabójstw, gdzie można poszukiwać stanu silnego wzburzenia czy też afektu fizjologicznego, dochodzi w relacjach bardzo bliskich, rodzinnych, można by powiedzieć, bądź tych, które funkcjonują w bezpośrednim związku. Pokusiłem się o taką statystykę, przeanalizowałem wszystkie sprawy, w których opiniowałem i okazało się, że proszę Państwa, w 72 sprawach, to jest 68 przypadków w ogóle, tym czynnikiem, tak zwanym paliwem, które prowadziło do zabójstwa, było krzywdzące zachowanie się przyszłej ofiary. Czyli ofiara w momencie przestępstwa jakby zamieniała się swoją rolą ze sprawcą. Kobieta, która przez długi czas funkcjonuje w związku, gdzie dochodzi do przemocy. I czasami śledczym wydawało się, że ten epizod taki, że on przyszedł kolejny raz do kuchni pod wpływem alkoholu, zaczął ją wyzywać, złapał za włosy, to nie był jakiś element, który by pozwolił na wyzwolenie takich właśnie emocji. Okazało się, że ten, który stał się ofiarą, miał 3 promile alkoholu we krwi i co, proszę Państwa, bardzo istotne, otrzymał jeden cios, ale jakże precyzyjny i skończył swoje życie. Oczywiście ta przewlekła sytuacja konfliktowa musi być przedmiotem opinii biegłego. Biegły musi zebrać informacje związane z tym, czy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, czy też takiej sytuacji, ta sytuacja w ogóle nie wystąpiła. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Jeśli takiej sytuacji nie było, nie można od razu na podstawie jednej przesłanki stwierdzić, że nie mamy do czynienia z stanem silnego wzburzenia w tym analizowanym, inkryminowanym zdarzeniu. Oczywiście, proszę Państwa, kolejne badania wskazują na to, że przyszła ofiara ponosi większą winę za utrzymujący się od dłuższego czasu konflikt. Czyli właściwie niektórzy z autorów, a będziemy mówić o różnego rodzaju opiniach, które są tworzone na użytek wymiaru sprawiedliwości. Niektórzy z autorów, używając tak zwanego modelu aktuarialnego, ja później wszystkie te modele omówię, wskazali, że gdyby faktycznie ta ofiara zachowała się inaczej, nie doszłoby do tego zdarzenia, ponieważ sama tkwiła przez długi czas w sytuacji dla niej, można by powiedzieć tak bardzo delikatnie, niekomfortowej. Oczywiście, co jest, proszę Państwa, tym elementem, który prowadzi zwykle do takich sytuacji zabójstw, gdzie mamy do czynienia z afektem fizjologicznym? Prowokacje. Czasami one są bardzo krótkie, czasami mają wydłużony charakter i można mówić o tak zwanym kłótni, konflikcie wewnątrzmałżeńskim, gdzie dochodzi do tej sytuacji. Oczywiście nie można analizować i interpretować tych wszystkich elementów, które wiążą się z stanem silnego wzburzenia bez analizy wyroków ferowanych przez sądy. Oczywiście sądy bardzo często w uproszczeniu działając brały tylko pod uwagę okoliczności zewnętrzne tego zdarzenia, które zostało przeanalizowane, nie biorąc pod uwagę wyników badań, czy to psychiatrycznych, czy psychologicznych, nie nadając im określonego
znaczenia, bo oczywiście brały to pod uwagę, ale nie nadawały tym kwestiom określonego znaczenia. W psychologii klinicznej pewnie są jakieś osoby, które studiują psychologię kliniczną, można mówić o dwóch rodzajach afektów. Jak się okaże, proszę Państwa, częstokroć ten afekt, który jest bardziej wyraźny, nie znajduje odzwierciedlenia w normie prawnej, bo mówi się, powszechnie się mówi, badania na to wskazują, że afekt fizjologiczny jest jedynie tym, który wpływa na uprzywilejowaną postać zabójstwa. Afekt patologiczny, który przebiega nieco inaczej, nie ma wpływu na ten uprzywilejowany sposób traktowania sprawcy. Oczywiście, proszę Państwa, w afekcie fizjologicznym bardzo często brakuje nam informacji odnośnie przebiegu inkryminowanego zdarzenia, bo jak wskazują informacje na tym slajdzie, są to pewnego rodzaju objawy, które najłatwiej jest obserwować u osoby, która podjęła działania zmierzające później do pozbawienia życia. Natomiast przekroczenie tych granic wskazuje jasno i oczywiście na to, że mamy do czynienia z afektem patologicznym. Dlaczego to psycholog jest tym, który ma decydować i formułować opinię dotyczącą afektu fizjologicznego? Mianowicie dlatego, że proszę Państwa, to psycholog zajmuje się emocjami. To psycholog jest bardziej władny do odtworzenia całego procesu, który prowadzi następnie do inkryminowanego zdarzenia w postaci zabójstwa. W afekcie patologicznym można znaleźć różne definicje. Ja tutaj przedstawię definicje, które były tworzone dla potrzeb właśnie oceny tego stanu od wojny aż do obecnego czasu. Ogólnie jeden z wybitnych naukowców, profesor Szymusik, jasno stwierdził, że afekt fizjologiczny, gdy się kończy jego granica, przechodzi w afekt patologiczny i mamy do czynienia z tak zwaną krótkotrwałą chorobą psychiczną, z tak zwanym epizodem psychotycznym, który zalicza się do stanów wyjątkowych, a przebiega dużo, dużo bardziej gwałtownie niż afekt fizjologiczny. Na gruncie doktryny, jak i jeśli chodzi o kwestie psychologii klinicznej, przeważa obecnie taki pogląd, że jeśli chodzi o kwalifikowanie danego zdarzenia do stanu silnego wzburzenia, to jest to wyłączna rola psychologii. Tak dawniej nie było. Dawniej również w tej kwestii wypowiadali się psychiatrzy, natomiast osiągnięcia psychologii od ponad 20 lat pozwalają na to, zresztą jak będę przedstawiał poszczególne elementy, to się jasno okaże, że psycholog jest tutaj bardziej przydatny i bardziej kompetentny, jeśli chodzi o ten stan. Chciałbym teraz zaprezentować definicje, które pojawiły się na gruncie psychologii i zostały zaadoptowane, zaprzągnięte jakby na drogę funkcjonowania i stosowania prawa. Pierwszą taką definicję już można odnaleźć, ona powstała w 1933 roku, a wiązała się również z kwestiami związanymi z orzekaniem o stanie silnego wzburzenia. Brzmiała ona, że silne wzburzenie to gwałtowny wybuch jakiegokolwiek uczucia objawiający się silnymi zmianami w obiegu krwi, oddechu, wydzielaniu gruczołów i ruchach ciała. Oczywiście, proszę Państwa, wszystkie te kwestie nie są zauważalne w czasie inkryminowanego zdarzenia, ale niektóre z nich można było odtwarzać. Tiepłow natomiast stwierdził, że jest to stan emocjonalny, który opanowuje człowieka szybko i burzliwie. Oczywiście, gdybyśmy zrobili sobie taki sondaż, badania takie socjologiczne odnośnie tego,
jak rozumiany jest afekt fizjologiczny równy stanowi silnego wzburzenia, to okazałoby się, że uzyskalibyśmy wiele sprzecznych informacji na ten temat. Oczywiście jedna z definicji, która jest szczególnie mnie bliska, to definicja Rejkowskiego, który stwierdził, że stan ten charakteryzuje się wysokim stopniem pobudzenia i ma gwałtowny przebieg. I on jest bardzo często cytowany w opiniach wydawanych przez biegłych z zakresu psychologii. Oczywiście kolejną definicję na gruncie prawnym wprowadziła pani Daszkiewicz, która nie tylko jest psychologiem, ale i prawnikiem, która stwierdziła, że jest to reakcja wybuchowa, krótkie spięcie, szok emocjonalny, uniesienie, pasja i furia. I tu trochę w mojej ocenie za daleko poszła, bo kwestia praktycznie wszystkich tych zabójstwach tak zwanych szaleńczych można by było mówić o afekcie. Oczywiście definicją, która obecnie najczęściej stosowana jest przez biegłych, jest definicja profesora Jarosza, który stwierdził, że ten afekt fizjologiczny, który został opisany na gruncie psychologii, to jest stan silnego wzburzenia, a nie reakcje opisane przez poprzedniczkę, które przybierają już formę tak zwanego afektu patologicznego. Oczywiście Szymusik w swoich badaniach wyraził taki pogląd, że obecnie na gruncie prawa w ogóle nie warto zajmować się afektem patologicznym, ponieważ on nic nie wnosi. Miał tutaj zupełną rację, bo nie ma żadnego uzasadnienia, żeby badać i stwierdzać, że u kogoś taki afekt patologiczny wystąpił, skoro on w żaden sposób nie wpływa na odpowiedzialność karną. Czym się charakteryzuje właśnie ten afekt patologiczny? Bo różnice tutaj są zasadnicze. Po pierwsze, w afekcie patologicznym mamy nagły początek. Działania, które podejmuje sprawca, są niewspółmierne do działającego bodźca. Czyli ktoś komuś grozi, mówi zabijam cię, ten bierze nóż i uderza 40 razy ofiarę. I ktoś by mógł powiedzieć, no to był afekt, prawda? Jak łatwo zauważyć, bodziec, który zadziałał, był niewspółmierny do reakcji tej osoby, która w ten sposób zachowała się w stosunku do drugiej. Oczywiście afekt patologiczny jest bardzo burzliwy. On się charakteryzuje tym, że mamy u osób wiele obrażeń na ciele. Te obrażenia mają rozległą lokalizację. I dlatego jest afektem patologicznym, ponieważ sprawca tutaj całkowicie wyłącza kontrolę intelektualną. Nie można tutaj mówić o afekcie fizjologicznym, bo ta kontrola jest w afekcie fizjologicznym jeszcze zachowana. Oczywiście afekt patologiczny jest bardzo krótki i występuje po nim znużenie. Niektórzy autorzy nawet wskazywali, że po takiej sytuacji występował u osoby, która działała w jego stanie, sen. Czyli te osoby zasypiały po dokonaniu zabójstwa, ponieważ tak mocne były wyładowania w afekcie patologicznym. Oczywiście, co jest bardzo istotne, bo sprawcy oczywiście uczą się psychologii klinicznej, choćby i po to, żeby lepiej siedzieć w więzieniu, bo więcej przywilejów. Uczą się po to, żeby symulować pewne objawy choroby psychicznej. Teraz toczy się przed sądem, właściwie już jest końcówka sprawy. Pamiętacie Państwo taką głośną sprawę ze Śląska, gdzie mężczyzna podpalił dom, w którym zginęła cała jego rodzina, 5 osób. I oczywiście pierwsze kwestie, które wywiązały się z tym, jak został aresztowany, bo aresztowany został dopiero po kilku miesiącach, ponieważ trzeba było zebrać dowody wskazujące na jego winę. A te dowody w tego sytuacjach zbieranie ich jest bardzo trudne, ponieważ mają one z reguły charakter poszlakowy i muszą się łączyć w łańcuch zdarzeń taki, który nie można rozerwać. I oczywiście co się stało? Ten mężczyzna po aresztowaniu poczuł się nagle chory i stwierdził, że ma schizofrenię.
ta schizofrenia i przebieg tych jego zachowań był tak dobrze wyreżyserowany, że na początku domniemywano, że jest to zgodne z rzeczywistością. Była to jednak zbyt książkowa forma schizofrenii, żeby można było tą jednostkę chorobową mu przypisać, na co wskazała obserwacja psychiatryczna. Oczywiście, proszę Państwa, co jest ważne, to w afekcie patologicznym mamy do czynienia z najistotniejszym czynnikiem. Działania sprawcy stoją w wyraźnej opozycji do jego struktury osobowości. I te badania osobowościowe pełnią bardzo istotną rolę. Jeśli mamy osobę, która długotrwało funkcjonowała w konflikcie małżeńskim i posiada już cechy osobowości zależnej, to te cechy osobowości zależnej ujawnią się w badaniu. Natomiast jeśli mamy osobę, która dokonała zabójstwa, wszelkie jakby elementy zewnętrzne mogłyby wskazywać, że mamy do czynienia z afektem fizjologicznym, a struktura osobowości tej osoby wskazuje na przykład, że mamy do czynienia z osobowością obsesyjno-kompulsywną, to tutaj symbiozy odnaleźć nie będziemy w stanie. Proszę Państwa, podczas tego naszego spotkania będę pokazywał różne zdjęcia wskazujące i na afekt fizjologiczny i patologiczny, bowiem wiem, że jeśli występują obrazy, te obrazy są tak zrobione, żeby tam nie rozpoznać nikogo, żeby ktoś mówił, a to było to zdarzenie, tamto, tamto. Chodzi o bardziej o kwestię obrażeń. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, proszę Państwa, zobaczcie, jak wyglądają te obrażenia. One są bardzo rozległe. Jeśli chodzi o kwestię afektu fizjologicznego, to osoby, które działają pod jego wpływem, tych obrażeń zadają niewiele. Natomiast tu mamy do czynienia z zjawiskiem tak zwanego nadzabijania, czyli zadanie ofierze większej ilości obrażeń, niż by to było potrzebne do tego, żeby ją pozbawić życia. Czyli kontrola intelektualna w tego typu obrazie zdarzenia, jasno można powiedzieć, że jest praktycznie całkowicie wyłączona. Drugi element, jak Państwo widzicie, to jest ten sam człowiek. Widać następne narzędzie zbrodni. Jak się okazało, w analizowanym przypadku sprawca użył aż 6 narzędzi. Ten nóż, jak widzicie, został złamany. Oczywiście obrona tutaj od razu lansowała tezę, że doszło do stanu silnego wzburzenia u tego młodego człowieka, bo był to pasierb, który zamordował swojego opiekuna. Ale kwestia obrażeń, widać nawet tą część, jak się dokładnie przyjrzycie, że jest to ostrze tego noża do tapet. Co jest, proszę Państwa, charakterystyczne dla afektu fizjologicznego, to również kwestia ilości użytych narzędzi. W afekcie fizjologicznym, jeśli on wystąpi, to mamy do czynienia zwykle z jednym bądź z żadnym narzędziem. Bo na przykład ktoś kogoś mocno pchnie, tak jak była taka sytuacja, że doszło do zabójstwa, gdzie młoda dziewczyna zabiła swojego partnera, który ją wykorzystywał seksualnie, który ją zamykał w mieszkaniu, pozbawiał ją wolności, który puszczał jej różnorakie materiały o charakterze erotycznym, żeby one stanowiły pewnego rodzaju scenariusz do ich wspólnych kontaktów. I ta dziewczyna w przypływie złości kolejny raz doszło do takiego zdarzenia, kolejny raz próbował ją zgwałcić w kuchni i pchnęła tego mężczyznę, nabił się na krajalnicę. Jak łatwo zauważyć, jeśli chodzi o obrażenia, gdy je będziemy analizować, to te obrażenia zostały, jeszcze będę mówił o jednej kwestii, o zachowaniach po, bo nie można rozpatrywać kwestii afektu bez całego kontekstu, czyli bez zgromadzenia informacji poprzedzających zdarzenie, występujących w trakcie zdarzenia, jak i następujących po nim.
Jak Państwo widzicie, interakcja, którą pokazuję na tych zdjęciach, musiała trwać dość długi czas, bo łatwo zauważyć tutaj monitor. Jest to monitor komputera, który stał obok, w drugiej części pokoju i ofiara prawdopodobnie używała tego monitora w celu zasłaniania się nim. Ja może sobie przejdę, bo... To jest dość drastyczny obraz. Mamy do czynienia znowu z sytuacją, która była oceniana pierwotnie przez obronę jako sytuacja stan silnego wzburzenia, bowiem osoba, która zginęła z naszym pokrzywdzonym przebywała przez 7 lat w jednej celi więziennej. Była przez niego wykorzystywana seksualnie. I doszło do takiej sytuacji, że po wyjściu na wolność ponownie się spotkali, wypili po 2 piwa. I co się okazało, ten nasz pokrzywdzony zaczął się ponownie dobierać do naszego sprawcy zabójstwa. I co się, proszę Państwa, stało? Ten się zdenerwował, wziął młotek i zadał mu kilkadziesiąt obrażeń, zlokalizowanych głównie w obrębie głowy. Następnie schował go w tapczanie, mieszkał z nim 2 dni. Po tym całej sytuacji stwierdził, że no nie jest w stanie z nim dłużej mieszkać, bo zaczyna śmierdzieć. No i postanowił w nocy go wynieść. Nie był jednak w stanie przewidzieć, że ciało tak dużo waży po śmierci. Udało się mu go tylko przenieść na ogródki działkowe usytuowane za blokiem. Kolejny element, który, proszę Państwa, jest bardzo istotny w różnicowaniu afektu patologicznego, bo on tam wystąpił, a fizjologicznego, to jest kwestia miejsca pozostawienia zwłok. Sprawcy, którzy działają w afekcie fizjologicznym, zwłoki pozostawiają w tym samym miejscu, w którym doszło do interakcji. Ba, więcej. Jeśli tylko posiadają przeciętne doświadczenie życiowe, podejmują działania ratownicze. Wzywają od razu karetkę pogotowia telefonicznie, sami podejmują próby reanimacji i to jest element zbieżny. Oczywiście nie zawsze, bo tutaj nie można postawić znaku równości, bo gdyby tak można było zrobić, do komputera wrzuciłoby się dane, co sprawca zrobił po kolei, komputer odpowiedział tak, jest afekt fizjologiczny, nie ma afektu fizjologicznego. Oczywiście nigdy komputer nie zastąpi człowieka w analizie. Tu mamy kolejną sytuację. Jak Państwo widzicie, doszło do interakcji między partnerami. Sprawca też twierdził, że zirytowała go partnerka, ponieważ złapał ją na zdradzie. To oczywiście, jak później wykazało śledztwo, było nieprawdą. Doszło do interakcji, ofiara groziła mu tym razem już, to nie były tylko groźby, ale i działania, że od niego odejdzie, że weźmie z nim rozwód, zaczęła pakować rzeczy. Doszło do interakcji między nimi, a ponieważ wcześniej ta ofiara wyszła z domu i wyjechała do córki do Anglii, miała jeszcze większe przekonanie, mogła zetknąć się z inną jakością życia. W związku z tym postanowiła, że jeśli jeszcze raz dojdzie do sytuacji, gdzie on będzie spożywać alkohol, to w tej sytuacji go opuści. Przejdźmy teraz do afektu fizjologicznego. Jest to proces współmierny i zrozumiały, jak wskazują antytezy do tych przypadków, które Państwu przedstawiłem. Przyczyna jest bardzo współmierna do działania. Stosunek taki ulega zmianie w afektach patologicznych, bo tutaj, gdyby głębiej drążyć, czasami biegły bierze udział w przesłuchaniu podejrzanego, to gdyby głębiej dążyć i zapytać tego sprawcę, u którego doszukuje się działania w związku z wystąpieniem afektu fizjologicznego, to nie będziemy w stanie zrozumieć przyczyny.
Czyli ta osoba nie będzie wskazać nam tej przyczyny racjonalnej, adekwatnej, która doprowadziła do tej sytuacji. Oczywiście zdarza się, gdy mamy do czynienia z osobami, które posiadają już pewne doświadczenie życiowe, że ta strefa działania, bo bada się, jak Państwo widzicie na slajdzie, 5 takich sfer funkcjonowania człowieka, że zdarzy się, że ta strefa działania spełnia kryteria afektu fizjologicznego, ale wtedy spotkamy się z antyinformacjami w kolejnych sferach działania, czyli w emocjach na przykład. Afekt fizjologiczny przebiega dużo wolniej. Oczywiście człowiek jeszcze w pewnym stopniu ma tą możliwość hamowania i oczywiście, co jest bardzo istotne, występuje dużo mniejsza liczba i mniejsze nasilenie emocji. Kolejnym ważnym elementem jest świadomość. Sprawcy, którzy dokonali tego typu czynu i nie złożyli żadnych wyjaśnień, bo czekają na rozwój zdarzeń i sytuacji, to jest taka pozycja, żeby znaleźć informacje, znaleźć w gąszczu tych schematu tych zdarzeń takie, które pozwolą wyjść z twarzą albo uzyskać właśnie opinię, która stwierdzi, że działali w stanie afektu fizjologicznego. Pozostaje ta świadomość w afekcie fizjologicznym zachowana, czyli sprawcy są w stanie opowiedzieć cały ciąg zdarzeń, który poprzedzał, wystąpił, jak i następował po inkryminowanym zdarzeniu. I to, co już wskazałem, częstokroć mają tendencję do podejmowania działań ratunkowych, czyli na tej zasadzie: o Boże, co żem zrobił, co zrobiłam, co teraz robić, co dalej będzie. Oczywiście afekt fizjologiczny nie potrzebuje aż tyle energii, tyle paliwa. Dlatego osoba działająca pod jego wpływem nie zasypia. Nie ma kwestii związanej z dużymi lukami pamięciowymi, co ma miejsce w afekcie patologicznym i częstokroć ten afekt współwystępuje z uszkodzeniami w ośrodkowym układzie nerwowym, na co później wskażą badania, będę mówił o kwestiach opiniowań. Oczywiście pamięć jest zachowana, zwłaszcza co do zdarzenia. Oczywiście są tam uchybienia w afekcie fizjologicznym związane z szczegółami, ale ta pamięć jednak pozwala na odtworzenie ciągu wydarzeń. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli chodzi o afekt patologiczny, badania na świecie wskazują, że występuje on najczęściej u tak zwanych osób predysponowanych, które posiadają określone cechy osobowości, oczywiście zaburzenia, i które posiadają zazwyczaj uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Nie można powiedzieć, że jeśli ktoś posiada uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, to u niego ten afekt patologiczny już można jasno stwierdzić. Bo jak wykazały poprzednie moje wywody, bierze się tu pod uwagę kontekst i znaczenie wszystkich obszarów poddawanych analizie. Oczywiście pod wpływem afektu patologicznego mogą i działać i osoby chore psychicznie, jak i zdrowe. Nie ma tu znaczenia, że jeśli u kogoś nie stwierdzimy zaburzeń o charakterze charakteropatycznym, to już mamy do czynienia z sytuacją taką, że ten afekt patologiczny można tej osobie przypisać. Nie warunkuje, bo okazuje się, że w afekcie patologicznym działa mnóstwo osób zdrowych. Częstokroć się zastanawiamy: Boże, jakie ta osoba musiała mieć zaburzenia, skoro dokonała takiego zabójstwa? I później słyszymy w mediach, że badania psychiatryczne zostały przeprowadzone i biegli nie stwierdził u tej osoby żadnych deficytów. Niektórzy są w związku z tym niemalże oburzeni. Jak to? No musiały badania być źle przeprowadzone. Na gruncie psychologii sądowej istnieją 3 rodzaje opiniowania w sprawach, gdzie mamy do czynienia z afektem fizjologicznym, czyli nazwanym przez prawników stanem silnego wzburzenia.
Pierwszy model zakłada, że rekonstrukcję stanu silnego zburzenia dokonuje się na podstawie uwarunkowań sytuacyjno-osobowościowych. Czyli bada się zarówno kwestie przebiegu inkryminowanego zdarzenia, jak i osobowość osoby, która jest poddawana badaniom, a całokształt sprawy jest poddawany analizie. Jest to model niedoskonały, ponieważ nie uwzględnia on innych czynników, takich jak na przykład motywacje, takich jak emocje, które wystąpiły w trakcie inkryminowanego zdarzenia. Drugim z modeli, które można odnaleźć na gruncie psychologii sądowej, jest model aktuarialny, gdzie on w głównej mierze skupia się tylko na czynnikach sytuacyjnych, czyli na tym, co się wydarzyło, pomija kwestie badań osobowościowych, co jest, proszę Państwa, w mojej ocenie dużym nadużyciem, bo osoba, która pracuje i rozwija ten model, ma do dyspozycji ograniczoną liczbę danych. I odtwarzanie in tempore criminis całego zdarzenia łączy się jedynie z odtworzeniem elementów sytuacji. I wreszcie model, który w mojej ocenie i wielu innych autorów jest zalecany, jest optymalnym modelem do oceny stanu silnego wzburzenia, to model holistyczny, gdzie mamy do czynienia z osobowością, z sytuacyjnymi czynnikami, ich wzajemnym nakładaniem się na siebie, uwarunkowania stanu silnego wzburzenia oczywiście pod kątem definicji przyjętej przez biegłego oraz inne przejawy zachowań sprawcy, które w momencie krytycznym wystąpiły bądź nie wystąpiły i te, które pojawiły się po dokonaniu czynu. Niektóre sprawy są bardzo trudne. Pamiętam taką sprawę, gdzie młodej dziewczyny, gdzie przez długi czas była maltretowana przez konkubenta, zależna od niego całkowicie finansowo. On pracował jako kierowca tira. Upijał się, bardzo często przychodził, wyzywał ją. W wyniku interakcji wybił jej praktycznie wszystkie zęby. Temu wszystkiemu przyglądały się dzieci i pewnego dnia nie wytrzymała. Tak samo zaczął się na nią wydzierać, że nie przyniosła piwo na dół, gdzie byli koledzy. Ona nie reagowała, była w towarzystwie dwóch koleżanek, więc jeszcze się mu bardziej odgrażała, nabrała tam siły i przekonanie, że te koleżanki jej pomogą. Doszło do interakcji. Sprawca próbował wejść do mieszkania, ona się zamknęła na klucz. Odpuścił, przyszedł za chwilę i drzwi były ponownie zamknięte. Zaczął bić po tych drzwiach, ona otworzyła te drzwi, wyciągnęła nóż i zadała mu dwa uderzenia tym nożem. Oczywiście facet zaczął krwawić, spadł z klatki schodowej, no i oczywiście zmarł. Co było dalej? Ta kobieta poszła do tych sąsiadek, żeby jak przyjedzie policja, żeby powiedziała, że ona z nimi była, że on ją zaczął bić, że one to widziały, że jak ją bił, to wtedy ona zamknęła drzwi, ale wcześniej go uderzyła nożem. Oczywiście posprzątała całe mieszkanie, posprzątała klatkę schodową, starła wszystkie ślady krwawe, uważając, że w ten sposób zatrze jakby swoje działanie. I sytuacja teraz. Czy w tym zdarzeniu wystąpił stan silnego wzburzenia? Jak Państwo myślicie? Jakby Pan wskazał przesłanki za postawioną hipotezą? Tu bardzo istotne w diagnozie były czynniki następcze. Oczywiście sąsiadki w pierwotnej wersji powiedziały tak, jak im powiedziała, ale gdy zaczęto zbierać kolejne dowody, to okazało się, że w tym miejscu i w tym czasie tam nie mogły być, bo sprawca by musiał spaść na którąś z nich.
W związku z tym zmieniły zeznania i stwierdziły, że no faktycznie nie było ich w tym miejscu, a zdarzenie trochę inaczej przebiegało. Jedna z nich, która miała obniżone zdolności intelektualne, stwierdziła, że faktycznie ta ich namówiła, że to nieprawda, że ona przyszła, namawiała ich i w związku z tym... Ale proszę Państwa, poważny dylemat dla biegłego. Gdyby nie wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, mógłby popełnić błąd. Oczywiście błąd z korzyścią dla tej kobiety, bo każdemu w takiej sytuacji pewnie by tej kobiety było szkoda, prawda? No tyle przeżyła, ja przepraszam, muszę wyłączyć. Tyle przeżyła i co się stało? No i jeszcze teraz poniesie konsekwencje. Klient nie żyje, ona ma trójkę dzieci. Tymi dziećmi ktoś się będzie musiał zająć. No prawdziwy dylemat. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście, gdyby nie śledzić tego i kierować się tylko emocjami, to biegły jasno by mógł sformułować taką opinię, tak, był afekt fizjologiczny i w związku z tym, no nie ma o czym tutaj rozmawiać, zagrożenie karą byłoby dużo, dużo niższe. Co jest potrzebne w ogóle, żeby tworzyć taką opinię, odpowiadając na tezy postawione przez sąd. Oczywiście niemożliwe jest, żeby nie przeczytać akt całego postępowania i nie zanalizować śladów kryminalistycznych, które się wiążą z jego przebiegiem. Częstokroć te ślady kryminalistyczne dają informację biegłemu, że oto opisany stan i okoliczności, w jakich to zdarzenie przebiegało, absolutnie nie korelują ślady i ich zabezpieczenie miejsca, sposób ich pozostawienia nie korelują z opisanymi zachowaniami przez sprawcę. Oczywiście trzeba zbadać stan psychiczny sprawcy tego zabójstwa, żeby mieć kolejny jakby jakąś zwrotną informację. Trzeba odtworzyć przebieg linii życiowej sprawcy, od samego urodzenia aż do momentu krytycznego zdarzenia. Ponieważ te informacje nadają kształt i dają informacje zwrotne odnośnie jego zachowań. Czy te zachowania, które się uruchomiły, mieszczą się w spektrum jego dotychczasowych doświadczeń, czy też znacznie wychodzą poza to spektrum. Bo jest to jedna z przesłanek, gdzie możemy mieć do czynienia z tak zwanym stanem patologicznym. Oczywiście, proszę Państwa, w różnych sytuacjach, pamiętam takie zdarzenie, też z naszego rejonu, gdzie powołano mnie do sprawy właśnie w kwestiach stanu silnego wzburzenia. Zdarzenie wyglądało w ten sposób, że w bloku mieszkał facet, który robił ciągle imprezy. I mieszkała tam samotnie dziewczyna z psem, która pracowała, która miała wadę, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie ciała, ponieważ miała tak zwaną koślawość stopy. I pewnego dnia doszło do interakcji. Ofiarę tę znaleziono w mieszkaniu. Sprawca zadał jej 20 uderzeń nożem i łopatką do węgla. Okazało się, proszę Państwa, informacje, które były zbierane, wskazały ewidentnie, że ten człowiek jest zaangażowany w to zdarzenie. Ofiara, jak się później okazało, bała się go. Wpuściła go do mieszkania i oczywiście doszło to nawet interakcji. Oni przynieśli piwo, więc pili to piwo. Ofiara nie piła, bo też badania wykazały, że nie spożywa alkoholu przed śmiercią. Mamy zdarzenie, które już praktycznie, można by powiedzieć, wszystkie elementy, początkowo sprawca się do tego przyznał, no i wkroczył w to postępowanie adwokat, którego zapłaciła jego matka. Zresztą pochodzi z dość majętnej rodziny. I co się okazało? Przed sądem nasz oskarżony zmienił zeznania i stwierdził, że owszem, on to zrobił, ale ona spowodowała to swoim zachowaniem, bo go wyśmiała w czasie stosunku seksualnego.
I oczywiście, proszę Państwa, jest to element, który nasuwa kwestie związane z stanem silnego wzburzenia. Początkowo tworzony profil, więc proszę Państwa, trzeba mocno ważyć w słowa, w opiniach, które mnie życie nauczyło, że te słowa trzeba bardzo mocno ważyć, bo ktoś może je niefortunnie źle zinterpretować. Otóż doszło do takiej sytuacji, że tworzony profil, zanim żeśmy go poszukiwali, wskazywał na to, że jest to sprawca, u którego dominował motyw emocjonalny przy zdarzeniu, a z motywami współwystępującymi, czyli uzupełniającymi, były motywy emocjonalno-afektywne. I oczywiście nasz mecenas co stwierdził? No, że musiał być afekt w takim razie, bo jest zasadnicza różnica między stanami emocjonalno-afektywnymi, a afektem, co pokazały moje wcześniejsze wywody. Natomiast bliskoznaczność tych słów spowodowała to, i trzeba było pisać opinię, i trzeba było znowu analizować sprawę pod kątem tego, czy ten afekt fizjologiczny miał miejsce, czy nie. Oczywiście model holistyczny łączy w sobie dwa poprzednie modele, o których wspomniałem, czyli ten addytywny i aktuarialny. Poddaje analizie całość czynników, procesów, emocji, które wystąpiły w czasie inkryminowanego zdarzenia. Oczywiście zawiera on tak zwane cechy pierwszoplanowe, czyli kwestie związane z tym, w jaki sposób sprawca działał, co jest w literaturze określane terminem modus operandi, które stały w istocie u podstaw jego działania, w afekcie bądź nie. I drugoplanowe, które mogły prowadzić do tego afektu. Oczywiście te drugoplanowe stanowią nieocenioną wartość, ponieważ są swoistego rodzaju niezbędnym tłem wyjaśniającym to, co się wydarzyło. Dziękuję bardzo.